Radość nasza z posiadania prawnuczka zaczęła się w 2010 roku w maju, niestety pamiętnym maju dla Polaków. Ale ja byłam wtedy w Busku z mężem i byliśmy bardzo szczęśliwi. I opisywałam w wierszu swoje różne przeżycia, między innymi. Kochałam taniec nad życie. Brylowałam na parkiecie w sanatorium Rafał. Nigdy nie myślałam, że za latek parę będę należeć do mini grupki Kalek. Z laseczką, na wózku, po parku, na spacer. Na szczęście uśmiech nie schodzi mi z twarzy. Jeszcze błogi czas przeżywać się marzy. W Twych rękach, Boże, wszystko pozostawię. Basieńka. A drugi właśnie po wiadomości o tej pięknym czasie napisałam wiersz prababcia. Co najmniej 7 lat czekałam na to oznajmienie. Będziesz, babciu, najmilszą prababcią. Cóż za radość, cóż za wielkie szczęście usłyszeć to słowa. Każdy dzień w tych latach byłam więc gotowa. Lalkę drogą z wyprzedzeniem nabyłam. Nie dziwi was wtedy, że się ucieszyłam, prababunia Basiunia. Przez mój mąż mnie jak zwykle bije brawo. I tu pierwsze dni naszego wnuczusia, prawnuczusia. Znowu zaświeciło słoneczko. Motto. Dziecko, którego nie obejmuje się ramionami, zamarza. Ptak wyrzucony z gniazda umiera. By stać się zdrowym człowiekiem, potrzebują ludzie ciepła i miłości wielkiej. To są słowa Pila Bosmansa. Przedzierał się na świat z takim trudem, jak jego babunia Małgosia pół wieku temu. Chociaż słonko pięknie świeciło nam, nie było tak miło. Nam bardzo było żal mamusi Kasiuni, a i tatuś Filip był wystraszony i zaniepokojony. Wreszcie nadeszła godzina 14:40, niedziela, 28 listopada, pierwszy dzień tygodnia. Po ciężkim trudzie i cierpieniu wydobyto na świat maleńkiego człowieczka, ślicznego chłopczyka i goreczka. Rozdzwoniły się telefony komórkowe i stacjonarne równocześnie. Pradziadziuś informował przez zwykły telefon, a prababunia wykrzykiwała do 2 komórek jednocześnie. Jest cały, zdrowy, no i oczywiście śliczny, najpiękniejszy. Dowody, zdjęcia na ekranikach komórek rozesłane dla rodziny i przyjaciół. Tylko z pępkówki nic nie wyszło, bo wszyscy zainteresowani zasypiali na stojąco po 24 godzinach wątpliwych atrakcji. Nic nam jednak nie zmąci radości wielkiej z okazji urodzin naszego skarba, prababunia Basia. Nie bij, Kasiu, brawa, bo to będziemy. Teraz na pierwszy roczek napisałam taki wiersz mojemu prawnuczkowi. To jest 28 listopada 11 roku, Kraków. Drogi Tytusie, to już państwo się dowiedzą, dlaczego Tytusie, a nie Igorku. Twoje pierwsze urodziny, szybko minął roczek. Już zrobiłeś pierwszy kroczek, już wymawiasz proste słowa, tak się pięknie, zdrowo chowasz. Życzymy ci, by roczek drugi również wydał się niedługi, bo choć jesteś najpiękniejszy, ale nic, gdy będziesz większy. Urodziny wnuczka to dla pradziadków wielka gratka. Mogą przyjść, pochwalić i przynieść prezencik, mogą go w ramionach podtrzymać momencik, mogą dać miłe ciepełko. Urodziny to okazja do takich zachowań, a więc niech nam się wszystkim Tytus zdrowo chowa, prababcia Basia z pradziadkiem Kaziem. A teraz chciałam państwu przeczytać wiersz, ponieważ należy do Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych i tam jest między innymi grupa poetów i
pisarzy, więc moja przyjaciółka, bardzo mi bliska Ewa, zresztą wspaniała poetka, napisała na tę wielką uroczystość wiersz i tu się Państwo dowiecie, dlaczego z Igorka zrobił się tytusek. Motto. Zakwitnąłeś w naszych sercach tak niespodziewanie, ty źródło życia, pragnienie, kochanie, od dziś na zawsze będziesz nasz, kochany, dla nas przez Boga i miłość wybrany. Kochany Igorze, wiem, że powoli już mija mój czas, niedługo na ciebie czekać będę, hen tam, ale zanim zwinę płatki, stając się uschniętą różą, mam dla ciebie trochę czasu przez ostatnią podróżą. Dlatego szybko muszę ci dać coś, co w życiu będziesz mógł garściami brać. Na początek drogi dam ci dobre słowa, aby moja mowa była szmaragdowa. Żebyś ciepłym słowem i zdrowym rozsądkiem dla wielu mógł być przystanią, zatokiem, przylądkiem. Oczy ci zaleją ogromem miłości, by w nich nie było cynizmu, próżności, by z nich tryskała wrażliwość i siła, a prawda jak lampa niech będzie świeciła. W uszach muszę ci tak zestroić dźwięki, byś mógł usłyszeć słowa nie tylko piosenki, lecz także jak hałasuje podczas burzy deszcz, jak grywa na skrzypcach jesienny świerz, jak trzaska suche smolne uczywo, jak wiatr potrząsa słonecznika grzywą. Nauczę cię milczenia i ciszy, bo zawsze w ciszy najwięcej usłyszysz. Narościsz, jak bramę serce ci otworzę, będzie ciężkie od dobroci, tak jak kłos ze zbożem. Gdy w nim miłość już dojrzeje, której nigdy dosyć, naucz się, kochany wnuku, jak masz ją roznosić. A gdyby ci przyszło mocować się z życiem, to prośby do Boga musisz wykrzyczeć, wyszeptać, wymodlić, wypłakać po nocy, z ufnością wzywać Jego pomocy. A swoje problemy, mój jedyny, rozwiązuj, szukając ich przyczyny. Jeszcze nie koniec wysłuchaj przesłania tego, co ci powie babcia, pra. Za wszystko, co w życiu otrzymasz od Boga, podziękuj i powiedz: Bóg zapłać. Przewodnim hasłem twojego życia niech będzie miłość i wiara. Tego ci życzą serdecznie pradziadek Kaziu i prababcia Barbara. Moje drugie imię dla każdego dziecka to babcia Basia Gwiazdeczka. Ewa Zalewska dla pradziadków Igorka, obecnie już na stałe Tytusa Filipa. Babcia Basia, dlatego Tytusa Filipa, że wnuczuś po 2 tygodniach, nasz wnuk Filip, przypomniał sobie, że ich rodowe imiona, wszyscy najstarsi synowie w ich rodzinie mają na imię Tytus. I pożegnał imię Igor, które bardzo nam się podobało, bo mamy w rodzinie bardzo sympatycznego Igorka, ale zgodziliśmy się i teraz Tysiu jest dla nas największym skarbem. Dziękuję Państwu za cierpliwość i będziemy teraz szli do pierwszej przykrej sprawy, bo tak w życiu się układa, że wielka radość często zamienia się w smutek. Ale na szczęście nic wielkiego się nie stało. Motto tego opowiadania mojego krótkiego brzmi: miłość sprawia codziennie cuda. To też są słowa Pila Bosmansa. Szalana radość mogła zamienić się w wielką rozpacz. I chociaż kronikarz rodzinny, czyli ja, napisał 29 listopada 2010 roku: nic nam jednak nie zmąci wielkiej radości z okazji narodzin naszego skarba. Myślał oczywiście o przyjściu na świat Tytusa Filipa. Wieczorem 9 stycznia zjawił się na progu szczęśliwego domu cichy zabójca, tlenek czadu.
Kasieńka, mamusia Tytusa, weszła do wanny, aby odpocząć i popławić się w pachnącej wodzie. Cisza wokoło, dziduś śpi spokojnie, tatuś pracuje na komputerze. Nikomu nie przyszło do głowy, że za chwilę mieszkanie zapełni się lekarzami, strażakami, innymi intruzami. Nastrój prysł. Wszystko, co piękne, zamienia się w jednej chwili we wszystko, co straszne i tak bardzo boli. Anioł stróżu, proszony przez prababcię i pradziadka, zjawia się w odpowiedniej chwili. Jezus go przysyła, jak robił to już nieraz w tej rodzinie. Lekarz w szpitalu, błagany przez rodziców, pozwala chorej mamusi wrócić do synka. Zabrania tylko dawania cycusia, bo mamusia lekko zatruta. Wszyscy biegają za innym lekiem. Dziuś pokazuje, co potrafi. Dotąd spokojny, grzeczny, krzycząc na cały głos. Wszystkim trzęsą się ręce. Tytus pluje mlekiem i wyrzuca cumla. Po kilku godzinach zabawiania na rękach, kołysania w kołysce, mama ulega małemu tyrankowi i karmi najzdrowszym pokarmem świata i tuli do piersi. Wszystko wraca do normy. Ulga. Dziuś się uśmiecha. Rodzice, babcie, dziadki, ciocie, wujkowie i przyjaciele oddychają z ulgą. Najwięcej szaleje ze szczęścia 10-letni wujeczek Wiktoreczek. Pełnia szczęścia. Dziękujemy Ci, Panie, za nowy cud. Prababcia Basia. Po skryptu, a tak na marginesie, to chcę Państwa poinformować, że od wieczora do drugiego dnia rana przyjaciele dostarczyli 5 najnowocześniejszych czujników gazowych. Niestety wszystko, co piękne w życiu się kończy. Czytałam Państwu o latach od 10 do 4 lutego 12 roku, kiedy ból rozsadzał mi serce i niestety do tego czasu mi rozsada serce. Mnie, mojemu mężowi i innym ludziom z naszej rodziny. Motto mojego krótkiego felietonu jest tak: jak może czuć się mały człowieczek w atmosferze zimnej wojny między dwoma najukochańszymi istotami, mamą i tatą. Motto jest moje, autorki. Nie wiem, od czego zacząć. Tyle myśli tłoczy się w mojej głowie. Ból rozsadza moje piersi, ból psychiczny. Nie wiedziałam nigdy, że tak dokładnie sprawdzą się złowieszcze słowa zamieszczone w Piśmie Świętym. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga. Straszne, przerażające słowa, akurat dotykające nas boleśnie. Nie mogę sobie dać rady ze sobą. Boję się napadu mojej zmory. Ostatnio byłam w szpitalu na psychiatrii ze moją apatią, depresją w 2008 roku. W lipcu będzie 4 lata, jak przeżywałam ciężkie, szare chwile depresji. Jak mogę nie cierpieć, gdy mój skarb, który od dłuższego czasu dawał mi najwięcej radości, traci to, co najcenniejsze – dom rodzinny. Jeszcze 2 tygodnie temu usypiałam spokojnie z pięknym obrazem pod powiewkami. Na obrazie mały Tytus tańczy w tak pięknej melodii i kręci pupką i macha rączką mały Elvis. Jak wychodziłam w nocy do WC, tu śmiał się głośno, przypominając sobie ten cudowny taniec.
Cóż, nie jest mi pisane delektować się długo swoją radością. Zły tylko czeka, żeby mnie boleśnie zranić. Za długo trwało szczęście? Boże, ratuj! Baśka, trzymaj się! Po skryptu. Nędzą naszych czasów jest brak miłości, która by była zdolna do ofiar. Małżeństwa rozpadają się, dzieci tracą dom. Prababcia Basia. To samo właśnie napisał nasz ukochany Tim Bosmans. A tutaj, mimo że już osobno mieszkali rodzice Tytuska, my jesteśmy zawsze z nim blisko. Mimo oporów innych osób i zazdrości, nie możemy opuścić tego dziecka. Jest nam dalej najbliższym skarbem. Zresztą chciałam Państwu powiedzieć, że wnuki kocham też może oszalałą miłością, nie wiem, ale dzieci tak kocham. Zresztą kiedyś dostałam piękną odznakę złotą jako z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, więc może to coś znaczyć, jak kocham bardzo dzieci. I zmartwiłam się w styczniu 10 roku, że mój prawnuczek taki maleńki musi iść do żłoba. Do żłóbka, ja nazwałam z żłoba. I napisałam taki wiersz. Skarb Tytus. Serce boli, tak mi szkoda. Nasz skarb Tytus idzie do żłoba. Jeszcze nie dwulatek, a już zuch. Choć mamusi, tatusiowi nie brakuje chleba. Dla dobra Tytusa tego ponoć trzeba. W środowisku rówieśników uczyć społeczności, żeby nasz Tysiu uczył się miłości. Zamilcz, babciu, zamilcz, dziadku. Czyś nie słyszał o przypadku, że każde dziecko z naszej rodziny nie wytrzymało przedszkolnej dyscypliny? 3 miesiące to najdłuższy staż, gdy nasze dziecko pobyło za domem. Jest więc nadzieja, że tak będzie ze skarbem moim, twoim pradziadku i babusi Gosi. Więc o cierpliwość rozsądek się prosi. Prawda? A tu takie smutne refleksje krótkie podzielę się z Państwem, chociaż nie chcę Was zasmucać, bo radość mam dalej w sercu dużą, a przede wszystkim z powodu tego, że Bóg czuwa nade mną i zawsze wierzę, że nigdy nas nie opuści i nawet z najgorszych wyjdziemy dołów i jeszcze zaśmiejemy się głośno z radości. Ale tu tak myślałam, w 15 kwietnia mi było smutno i napisałam, dzieci siedzą w mieszkaniach bez rodziców, albo wędrują między rozwiedzionymi rodzicami, popychani tam z powrotem, nigdzie jednak nie znajdują poczucia bezpieczeństwa i ciepła. Szybko stają się ludźmi bez ojczyzny, straszliwie zranieni w głębi swojego uczuciowego życia. Te słowa napisał mój ukochany autor, jak zwykle Pil Bosmans. Jakże są one adekwatne do tego, co ja przeżywam na co dzień. A przeżycia mojego Tysia to nie jedyna rozterka. Mój wnuczek najmłodszy też wędruje często między rozwiedzionymi rodzicami. Popychany tam i z powrotem, w cudzysłowie. A co z naszym ukochanym Tytusem? Niedawno przecież przeżywaliśmy przeprowadzkę, 3., może już ostatnią, z wielkich salonów do maleńkiej dziupelki mamusi. Aż dziw bierze, że nie pękło mi serce. Wiecie, nawet nie wiedziałam, że jestem taka mocna. Cóż, muszę się pogodzić, że nie ma już ludzkiego ciepła. Starzy ludzie, małe dzieci stają się palącym problemem dla rodzin, dla całego społeczeństwa. Staruszkowie najczęściej znajdują rodzinę w nędznych domach opieki, a nad losem dzieci można tylko siąść i zapłakać. Ciężko mi się z tym pogodzić. Urodziłam się w innym świecie. Moje dzieciństwo, chociaż w czasie wojny, było pełne wygrzewania się w cieniu najpiękniejszych uczuć. Ludzie byli dla siebie serdeczni i życzliwi.
Jakże tęsknię za tymi czasami. Chciałabym pożyć jeszcze trochę przed śmiercią w tej niebiańskiej atmosferze, zanim spełnią się obietnice mojego Pana Jezusa Chrystusa, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało tego, co przygotował Bóg tym, którzy Go miłują i przestrzegają Jego przykazań. Amen. A tu co mam dla Państwa? Aha, no właśnie, w marcu 12 roku, jak łzy zalewały mi serce, twarz, napisałam taki króciusieńki wiersz, Tytus. Pozostały mi kolorowe zdjęcia, szykający pieszek z czarnym łóżkiem i przecudny obraz pod powiekami. Prababcia. Więc chciałabym na zakończenie Państwu pokazać zdjęcie mojego Tytuska, byłego Igorka, teraz Tytuska Zajączkowskiego. Tu na tym zdjęciu miał 3 latka, jeszcze nie miał nawet 3 latek. Nikt nie wierzy, bo wszyscy mają go za 5-letniego, a nazwałam ten obrazek, to zdjęcie Krakowiaczek, bo trzyma się pod boczki, uśmiecha się do nas. A zaraz niedługo dostałam w prezencie od mamusi, mojego prawnuczka, takie zdjęcie ze świętym Mikołajem i trzymam sobie go przy łóżku. Jak wstaję rano, to uśmiecham się do niego i witamy się, nie widząc się oczywiście, tylko sercami blisko siebie. Dziękuję Państwu. Amen. Cóż mogę więcej Państwu powiedzieć? Tak dla rozkliwienia Państwu przeczytam takie króciutkie opowiadanie. To jest dla dzieci, ale dla dorosłych też może być. Motto temu opowiadania, temu artykułowi dałam: kto nie zważa na karność, gardzi własnym życiem, lecz kto słucha napomnienia, nabywa rozumu. To jest motto z przypowieści Salomona z 15 rozdziału 32 wiersza. Mamusia Piotrusia była dobrą kobietą. Wiele serca wkładała w to, co czyniła. Nieraz chłopiec usłyszał pochwały na cześć mamy. Cieszyło go to bardzo. Sam również chętnie pomagał mamie w zanoszeniu sprawunków. W tym dwóm babciom z trzeciego piętra one nie wychodziły z domu. Tyle ciekawych rzeczy u nich w mieszkaniu, takie piękne portrety panów z szumiastymi wąsami, pań w bogatych strojach, a ten kotek porcelanowy na fortepianie, istne cudo. Pani Mila, starsza z pań, pozwalała czasem chłopcu pograć na instrumencie. Grał cichutko, jednym paluszkiem, bo dopiero uczył się nut. W ogóle Piotruś wszędzie chodził za mamą. Tato nieraz śmiał się z niego, że trzyma się maminej spódnicy. Chłopiec zawsze od jutra przyrzekał sobie większą samodzielność, ale nic z tego nie wychodziło. W tym roku stał się uczniem 1 klasy szkoły podstawowej. Wypadało mu więc być bardziej samodzielnym. Tylko przez jeden dzień, tydzień, mama odprowadzała go do szkoły. Miał tak bliziutko. Później już sam biegał. Uczył się chętnie i dobrze. Najlepiej wchodziły mu do głowy rachunki. W drugim roku nauki już biegle umiał liczyć. Kiedy tato podliczał rachunki za wykonanie swojej pracy, był rzemieślnikiem, blacharzem, Piotr zliczał tatusiowi kwoty w kolumnie. Wtedy chłopcu przyszło na myśl, by wystawić rachunek dla swojej mamusi za dobre sprawunki i usługi. Któregoś dnia znalazła mamusia kartkę koło swojego talerza i przeczytała: mamusia jest winna swojemu synkowi Piotrusiowi za przynoszenie różnych zakupów 30 zł, za zanoszenie sprawunków paniom 20 zł, za to, że zawsze był grzeczny 10 zł, razem 60 zł. Mama Piotrusia nie powiedziała nic, lecz wieczorem Piotr znalazł koło swojego talerza 60 zł.
Zadowolony, aż podskoczył, a pieniądze schował do kieszeni. Ale gdy spojrzał na stół, zobaczył, że obok jego talerza leży rachunek, który napisała jego mamusia. Piotruś jest winien swojej mamusi za jedzenie przez 9 lat. Nic. Za 9 radosnych lat w domu? Nic. Za troskliwą opiekę w czasie choroby? Nic. Za to, że mamusia zawsze była dobrą mamą? Nic. Razem? Nic. Przeczytał Piotruś ten dziwny rachunek i milczał. Serduszko uderzało mu coraz mocniej. Po chwili przyszedł cichutko do swojej mamy, ukrył twarz na jej kolanach i ostrożnie wsunął 60 zł do kieszeni jej fartuszka. Wstydził się bardzo. A tutaj, ponieważ przeczytałam to, co mi wydrukowano ostatnio w Słowem i Kształtem, to przeczytam jeszcze Państwu 4 wiersze, które Państwo jeszcze nie znają. Pychowa 13, bo myśmy dostawali takie tematy i na ta pychowa 13 to była chyba, no nie wiem, na, czy to nie była przypadkowo na walentynki, ale nie na walentynki, to było co innego, to przepraszam. Pychowa 13. Dla jednych pychowa 13. Dla drugich dzień jak każdy inny. Dla mnie jeszcze jeden wspaniały dzień. Dołączam go do paciorków dni przeżytych z Tobą, Panie. Trzymaj mnie swoją ciepłą, wszechmogącą dłonią. Ty, Jezu, dałeś mi drugie życie. Ty odkrywasz codziennie piękno wokół mnie. Dałeś mi serce gorące i miłujące. Dziękuję Ci za to. Słowo może ranić, słowo może leczyć. Jakie to szczęście, że istnieją jeszcze ludzie, którzy mają czas na czynienie drugim przyjemności, na pisanie długich listów, a także na miłą rozmowę. Wszak dobre słowo może uleczyć z największego cierpienia. A tu jest właśnie na walentynki rozmowa babci z pustą komórką. Tak chciałam powiedzieć Natusiu o mojej miłości do niej. Zadzwoniłam na komórkę. Przedłużająca się cisza. Dobrze, zadzwonił do Filipa, to też mój ukochany wnuk. Znowu cisza. A może Wiktorek odbierze telefon? Nikt nie podnosi słuchawki. Jakie to szczęście, że Kaziu mieszka ze mną. Nie potrzebujemy telefonu. A teraz, jak zwykle jeszcze o Tytusku, jak już miał 3 latka, były jego urodziny w tamtym roku. W listopadzie napisałam mu taki wierszyk. Tytus 3-latek. Najpiękniejszy cud natury to maleńki prawnuczek. Da zapomnieć o zmartwieniach, oświeci ponury listopad, błyszczy jak słońca promyczek. Raz tyś jest Spidermanem, innym razem małym pieskiem. Czasem bywa dużym peperem, rozbawia nas z wielkim wdziękiem. Każdy chętnie go odwiedza, grzeje się przy nim jak w słońca promieniach. Ładuje baterie na dłuższy czas. Od 3 lat się nic nie zmienia. Życzymy Ci więc, Tytusku, dużo zdrowia i radości, szczęścia w życiu, od najbliższych moc miłości. Prababcia Basia, 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 bo tak nazywa mnie Tytusek. Nie mówi mi babcia Basia, tylko Basia, Basia, moja Basia, Basia. Pradziadek Kaziu. Czy Państwo wiecie, jakie to wielkie szczęście? Jak nie mogę go chociaż osobiście widzieć i wczoraj w telefonie usłyszałam tak po cichutku: kocham Cię, Basiu, Basiu, kocham Cię. Czy można coś piękniejszego usłyszeć w życiu? A rano mnie przywitał takim dziwnym powiedzeniem, nie dzień dobry, tak my wszyscy byli, tylko dzień dobry. Bardzo Państwu dziękuję za cierpliwość i przygotujemy jeszcze kiedyś inny temat. Bo gwiazdeczką to jestem nazwana dlatego, że co roku piszę kilka gwiazdek i z tego też jestem znana i przygotuję te najładniejsze Państwu przeczytam. Dziękuję bardzo, kłaniam się.